Doczekaliśmy się! Cieszę się? Cieszę się. I dojechaliśmy na lotnisko Chopina, oczywiście w Warszawie. W sumie nie wspomniałam. Jakieś 8 godzin jeszcze czekamy do lotu, ale zawsze warto być wcześniej, bo nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć, szczególnie, że jechaliśmy BlaBlaCarem z Poznania. No to teraz już, no już tak oficjalnie się możemy przywitać, bo wcześniej oczywiście była jazda. Jesteśmy na lotnisku Chopina w Warszawie. Zostało nam 6 godzin do lotu. Jaka piękna perspektywa. Zostało nam 6 godzin do lotu. Za 3 godziny mamy spotkanie z przedstawicielem biura, później odprawa, no i sobie w końcu polecimy. Generalnie to było tak na maksa wszystko załatwione. No, to była ogólnie bardzo długa historia, bo 4 razy, 3 razy w sumie próbowaliśmy gdzieś zamówić wyjazd i zawsze coś nam przeszkadzało i finalnie wykupiliśmy go wczoraj, czyli w sobotę po południu, a wylot jest dzisiaj, czyli w poniedziałek o 6, ale Co jak co, ale u nas chyba wszystko zawsze jest takie na jolo. Generalnie jestem na maksa, bo tak jakby nawet była chora. Ale nie jestem, po prostu jestem total bez make-up, no make-up. No i tak po prostu człowiek wygląda w takim mega dobrym oświetleniu. Przecież dobrze wyglądasz. A kochanie. No wiem, że dobrze, tylko chodzi o to, że taka blada jestem. Wyglądam jakbym była trochę chora czy coś, nie? A nie jestem. Zobaczcie, jakie to jest mega ciekawe, jesteś na lotnisku. I są tutaj pokazane rzeczy skonfiskowane przez celników. Wyobrażacie to sobie? Czyjeś krokodyla w walizce? Albo futro z misia? Ale w ogóle najlepszym hitem jest ta stopa słonia. Hit po prostu. Ktoś chciał przywieźć sobie kobrę indyjską w nalewce. Jak tam pani pięknie gra. Uwielbiam takie klimaty, lotnisko, fortepian. Mi się też marzy właśnie, żeby tak się nauczyć kiedyś grać. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect but I knew. I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst in me. I'm no good at being good, but I never said I would. Dostaliśmy przystawkę słodką, a teraz mieliśmy możliwość wyboru śniadania na słodko albo na słono. Tutaj mamy jakiś blok jajeczny. Można było jeszcze wybrać naleśniki na słodko. You call my bluff, I won't pick up, I let it ring. Record your voice so I can listen back again. W końcu po tylu godzinach w podróży, czekaniu, w nie wiadomo ilu kolejkach jesteśmy zakwaterowani, a i tak w sumie, słuchajcie, mieliśmy szczęście, dlatego że wiele osób musi czekać na pokój, bo jeszcze nie jest gotowe, nasze jest gotowe, także super, także teraz zwijamy się w poszukiwaniu jedzenia i picia i idziemy zobaczyć, jak tutaj to wszystko wygląda, także lecimy! Right on.
time is a great tribulation. Nation they my fight against me. Niby wczoraj zakończyłam tego vloga, ale obudziliśmy się po ile 12 godzinach, bo po prostu wczoraj przed 19 padliśmy, nawet nie wstaliśmy na kolację i obudziliśmy się, bo ja się obudziłam po 5, także teraz jest która? Gdzieś wpół do 7? No. I stwierdziłam, że w sumie to jest bardzo dobry moment teraz, żeby się pożegnać. To już się zrobiło szybko, jasno, w sensie, że w bardzo krótkim czasie, nie? Tak jest. Także teraz lecimy do lobby, troszkę posurfować po internecie, a później idziemy na wschód słońca, w sumie wschód teraz jest nad ocean. Także zobaczymy, co tam będziemy robić. Dzisiaj mamy spotkanie z rezydentką. Ale dzisiaj jeszcze taki raczej dzień na chillu.